już w Logmasie. I teraz przy otwieraniu kalendarzy będzie mi towarzyszyła Zuzia, ponieważ dzisiejszy Vlogmas chcę rozpocząć właśnie od otwierania kalendarzy. Tutaj Zuzię położyłam sobie na kocyku, żeby nie ślizgały się łapki na biurku. Ma ona na sobie taką mikołajową czepeczkę. I rozpoczniemy otwieranie moich kalendarzy. Może najpierw zaczniemy od tego, ponieważ tutaj, jak wiecie, oprócz pierwszego okienka nie otwierałam żadnych innych, dlatego otworzę te wszystkie inne okienka zaległe. Dwójka, trójka i prawdopodobnie tu jest czwórka. Tutaj już wypadłam. Więc już w kalendarzu takie były cztery czekoladki. Jeszcze raz wam pokazuję tą jedną, tą pierwszą, chociaż nie powinnam, ale jej wtedy jeszcze nie zjadłam. Więc takie są, była łyżwa, choinka, potem śnieżynka i prezent. Tutaj Zuzia się dobrała. Zuzia nie ma swojego, tutaj przygląda się mojemu. Bo też by chciała zjeść czekoladkę, ale oczywiście nie może. Skoro ten kalendarz tworzyliśmy, to teraz będziemy otwierać okienko z tego kalendarza. I dzisiaj jest 4 grudnia. Tak więc otworzymy to okienko. Przesunę coś. Dzisiaj taką mam czekoladkę, teraz ją wyjmę tutaj. Nie wiem, czy ja dobrze, czy źle widzę, ale jest to prawdopodobnie taka kaczuszka pływająca po wodzie. Nie wiem, czy na pewno, ale tak mi się wydaje. Zuzia tutaj patrzy, bo myśli chyba, że będzie jadła czekoladkę, ale oczywiście jej nie dam. Pamiętajcie, że żółwiom nie można dawać słodkiego. Tak samo jak pieskom. A kalendarz Soni, czyli ten, który się tutaj znajduje, będziemy otwierać, jak Sonia wstanie. Teraz otworzę kalendarz Soniczki. Sonik jest tutaj taka mikołajowa przebrana, ma tę samą czapeczkę co Zuzia. Teraz to w kalendarzu szukamy czwórki. Tutaj mamy otworzone już te okienka. Tu jest czapeczka. Więc zaraz to otworzymy. Mamy jakieś takie grosaki. Takie coś mamy. Teraz otworzę gruzeczka. Jest to coś takiego. Ja się nawet tym interesuję. Dużo leży zabawek obok Soni, ponieważ ona się niedawno bawiła i tu jeszcze widzicie, leży ten pingwinek zakupiony w Biedronce. Bardzo ona lubi się nim bawić. Czas nakarmić Zuzię. Tutaj mam jej miskę. No i karmę dostanie suszki. W tym pojemniku mam dla niej karmę. To mam jeszcze dla niej karmę. Tutaj tam w tym pojemniku, co wam przed chwilą pokazałam, to jest właśnie ta tylko ze starszej torebki. Tu jeszcze mam tą premium, więc też będę jej podawać. Tam mam jeszcze liście malin. Liście pokrzywa, ale liście pokrzywa ona za bardzo nie lubi. Ale myślę sobie, że do tej karmy mogę jej dosypać. Co spadło? Mogę dostać te liście malin. I do tej karmy, słuchaj, jeszcze tu jej dosypę trochę tych liści malin. Miała różnorodność. No i może to zje. Jak nie będzie chciała zjeść tych suszków, to jej wezmę to jeszcze przed gorącą wodą.
Zrobimy takie miękkie i świeższe, to może I jeszcze zazwyczaj wam mówię i pokazuję, jakie prezenty na Mikołaja dostanie Sonia. Jeszcze wam nie mówiłam, co dostanie Zuzia, więc Zuzia dostanie prezent na Mikołaja zrobiony przez mojego tatę. Mój tata dla niej zrobi prezent. Nie będzie to prezent kupiony, tylko zrobiony. Więc może się już domyślacie, co to będzie. I niedawno też nagrywałam dla was taki filmik, jak zrobić taką pluszową zabawkę w kształcie choinki dla zwierzaków. No i tak wygląda ta choinka. Jesteśmy na spacerze z Sonią. Sonia tam widzi pieska i się przyglądamy. Zrobił się trochę większy wiatr i założyliśmy sobie taką apaszkę świąteczną. Nie wiem, czy wiecie, ale to jak się u mnie wejdzie na kanał, to tu nadal jest cała biblioteka i są podzielone wszystkie filmiki na różne kategorie. Na przykład daily vlogi są wszystkie razem, hole, wszystkie filmiki z Halloween są razem. I teraz chciałam sobie wejść na swój vlogmas. Bo tutaj oprócz vlogmasów z zeszłego roku to są ujęte też wszystkie świąteczne filmiki. Tutaj są posegregowane wszystkie świąteczne filmiki. Właśnie chciałam wejść na vlog z świąt. Chyba tu jednak ważony filmik, vlog świąteczny, ubieranie choinki, upadek i życzenia. I to jest filmik z 24 grudnia 2014 roku. Też ściszyłam głos, bo nie chciałam, żeby przeszkadzało. I ogólnie chciałam to zobaczyć, bo zobaczcie, jaka Zuzia jest po prostu malutka na tym filmiku. Ona naprawdę bardzo urosła w porównaniu do tego, jaka była wtedy. I już nie mogę się doczekać, jak w tym roku też będziemy ubierać choinkę. Zobaczcie, jaka Zuzia tu malutka jest. A bardzo urosła w porównaniu do tego, bo po Sonii to mniej to wszystko widać. Bo Sonię zaczęłam nagrywać, jak Sonia miała aż rok. A po Zuzi bardzo to widać, była przemalutka. Musicie porównać, jaka malutka była w stosunku do Sonii. Ja chyba opłatek dodałam sobie. To były prezenty, tak wyglądały w zeszłym roku dla Sony. A to było na gwiazdkę. I to jeszcze ten kocyk, który mam do dzisiaj. To nie wiem, czy wiecie, ale ja coś się dostałam w 2014 roku. Jako prezent świąteczny właśnie dzień przed Wigilią. I tu jest osobny właśnie ten filmik, który wam teraz pokazuję. To jest filmik, jak ją dostałam, pierwszy filmik z nią. Widzicie, jaka ona była po prostu mała. A więc dzisiaj w vlogmasie tak więcej wam o Zuzi pokazuję, dlatego... Bo zazwyczaj jest więcej o Sonii, więc pomyślałam, że dzisiaj jest taki vlogmas bardziej poświęcony Zuzi. A teraz może włączę filmik z rok temu. To wyglądały vlogmasy moje w zeszłym roku. Teraz włączymy vlogmas 24.
No to Zuzia i widać, jak w tym roku już była dużo większa. Taki miałam kalendarz adwentowy w zeszłym roku. Z Milki. Tutaj zrobiłam sobie herbatę. I to jest zielona herbata. I tutaj chciałam jeszcze pokazać taki kubeczek z Zuzią i jego dostałam. Znaczy Zuzia wygrała go z firmy Trixie w konkursie, ale to już dawno temu i było oczywiście. Pokazywałam wam to na filmiku. To było wielkanocne, ale fajnie, bo ma jeszcze tutaj na dole rysunki wszystkich zwierząt. Tutaj ma kotka, żuwika i inne zwierzątka. A tutaj oglądam właśnie ten vlogmas z Wigilii, bo już nie mogę się doczekać. Ciekawa jestem, jak w tym roku mi wyjdzie i czy uda mi się coś ciekawego nagrać. I nasza choinka tak wyglądała. To Wigilia. Przepraszam, że w tym vlogmasie was tak zanudzam. Ale tak jakoś wyszło, że akurat chciałam obejrzeć, ale zaraz będę oglądać te vlogmasy właśnie na waszych kanałach, no i na wszystkich tych, których subskrybuję, będę oglądała, bo jest dużo vlogmasów do obejrzenia. A to jest swój film, włączam tylko tak na chwilę, żeby zobaczyć, jak to było w zeszłym roku. Teraz bawię się tym pingwinem, którego niedawno jej kupiliśmy w Biedronce. I w tym filmiku to jest już wszystko. Jeśli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.